Cześć, nazywam się Ewa Olszewska, Atmi Yoga i zapraszam Cię dzisiaj na piżamkową praktykę, czyli po prostu praktykę, którą możesz zrobić w piżamie, w dresie. Będzie to taka bardzo miła, masująca, ruchowo, dotykowo praktyka, więc zapraszam Cię do siadu na macie. Możesz usiąść sobie tak, żeby było Ci wygodnie. Coś mi się przykleiło do stopy. I kiedy dotrzesz do pozycji, możesz troszkę przeciągać, powiercić i robiąc te ruchy, wprowadzając ruch do swojego ciała, przyjrzyj się od razu temu, jak czujesz się dzisiaj w ciele. Świetnie. I poszukaj sobie już miejsca, w którym poczujesz, że Twój kręgosłup się wydłuża. Miednica, klatka piersiowa i głowa są w jednej linii. Poszukaj też odrobiny odprężenia w ciele, więc rozluźniamy mięśnie twarzy, rozluźniamy barki na tyle, ile to możliwe. I zacznij pocierać dłoń o dłoń. Możesz przemasować dłonie, grzbiety dłoni, nadgarstki. Świetnie. I przyłóż swoje dłonie do twarzy, zakrywając okolice oczu. Oczy mogą być otwarte, mogą być zamknięte. Daj sobie chwilę, żeby wpatrywać się w ciemność, dając chwilę dla swojego układu nerwowego, żeby on się zresetował, rozluźnił, odpoczął od wszystkich bodźców, które otaczają Cię teraz, które otaczały Cię w ciągu dnia. Możesz zostawić oczy zamknięte albo przymknąć oczy. Zabieramy teraz dłonie w okolice skroni. Przemasuj swoje skronie. I spłyń dłoń w okolice kąta żuchwy. Przemasuj okolice żuchwy. Możesz też poruszać żuchwą przód i tył, na boki. I zabierz teraz palce, dłonie w okolice swojej głowy. Przemasuj głowę do góry, po bokach. Jeżeli robisz tą praktykę od rana, to może wykorzystaj to, żeby przeczesać włosy. Świetnie. I wsuwamy sobie palce między włosy. Chwytamy się za włosy i wyciągamy włosy ku górze. Odklejamy sobie czepiec ścięgnisty. Oddychając, twarz jest rozluźniona, barki rozluźnione. Spokojne oddechy. Super. I puszczamy już włosy, rozluźniamy. Odkładamy ręce, kilka krążeń barkami do przodu. I kilka do tyłu. Cudownie. Przełóż ręce za plecy, rozpędź stopy. Odkładamy sobie stopy mniej więcej na szerokość maty i poruszamy nogami. Przemasowując biodra, możemy się odkręcać głową w przeciwnym kierunku niż nogi. Kołyszący, nie wymagający dużo siły ruch. I wracamy do siadu skrzyżnego, tym razem ten mniej wygodny siad, mniej intuicyjny siad. Chwytamy się dłońmi za kolana i z wdechem przechodzimy do krowiego grzbietu. Wydech, zaokrąglamy plecy, podbijamy miednicę. I kilka razy przemieszczamy się pomiędzy tymi dwoma pozycjami. Z wdechem do przodu, z wydechem do tyłu. Wróć do centrum, wychodzimy tułowiem do prawej, do lewej strony. Staramy się wyjść klatką piersiową daleko. Poruszając kręgosłupem, tułowiem do boków, tak jakbyśmy chcieli dotknąć
prawym bokiem prawej ściany, lewej lewym. Dosyć obszerne ruchy. Świetnie. I łączymy sobie to teraz, wychodząc mostkiem do przodu przez krowi grzbiet, przetaczamy się prawą stroną, zaokrąglamy plecy, lewą stroną wracamy i łączymy sobie te cztery punkty. Może to być bardziej kanciasty ruch, czyli przemieszczający się między tymi czterema punktami, albo bardziej płynny, żeby połączyć te ruchy, przetaczamy sobie klatkę piersiową. Bardzo masujące, bardzo obszerne ruchy. Możesz nawet wychylać się jeszcze mocniej. Świetnie. I w drugą stronę przemasowujemy cały tułów, całe centrum ciała. Pięknie. Wróć do centrum. Ręce do góry z wdechem. Wydech kaktusie ręce. Wdech, unieś ręce do góry. Wydech, opuść. Jeszcze raz wdech, ręce do góry. Wydech, kaktusie ręce. Zatrzymaj się tutaj i odkręć się do prawej strony. Odkręcamy do lewej. I przemieszczamy się z jednej strony na drugą. Odkręcamy się do prawej strony, opuszczamy ręce, lewa dłoń wędruje na nogę, prawa za plecy. I możesz zostać tutaj w bezruchu albo krążenia klatką piersiową w prawą stronę. Na pewno będą mniejsze, w mniejszym zakresie niż te, które robiliśmy przed chwilą. Ale szukamy sobie tutaj delikatnego kołysania. Krążących ruchów, świetnie, odkręcamy w drugą stronę, jeżeli robisz krążenie. Ok, unieś ręce, wróć do centrum. Kaktusie ręce, opuść ręce, odkręcamy się do lewej strony. Prawa ręka na nogę, lewa za plecy. I kilka razy krążenia. Najpierw w jedną stronę. A po chwili w drugą. Zatrzymujemy się. Wracamy do centrum. Ręce do góry z wdechem. Z wydechem złóż dłonie przed klatką piersiową. Odkładamy dłonie gdzieś za plecami, żeby wesprzeć się. Odkładamy sobie stopy. Mniej więcej na szerokość bioder, dłonie pod uda z wdechem. Przeciągamy klatkę piersiową do przodu, możesz spojrzeć na sufit, a z wydechem podwij miednicę, zaokrąglij plecy. Kładziemy się na macie, przyciągnij kolana do klatki piersiowej, obejmij je ramionami. Pokołysz się przez chwilę do prawej, do lewej strony. Zostawiając kolana ugięte, odłóż stopy na matę, ręce wzdłuż ciała, unieś miednicę do góry i z wydechem opuść. Wdech do góry, wydech opuść. Wdech góra, wydech opuść. Dodajemy ruch ramion, unosząc miednicę, ręce za głowę. Z wydechem opuszczamy ręce wzdłuż ciała. Wdech, wyciągamy się. I z wydechem opuszczamy. Jeszcze raz wdech, ręce do góry. Z wydechem opuszczamy ręce. Zostawiamy ręce wzdłuż ciała. Unosimy miednicę tylko do połowy. I wytrząsamy miednicę. Jak Shakira, potrząsamy miednicą. Rozluźniamy pośladki. Rozluźniamy biodra. O, i odkładamy miednicę. Kolana wracają z powrotem do klatki piersiowej. Możemy skrzyżować nogi, kilka razy kołyska. I niech ta kołyska zabierze Cię do klęku podpartego. Znajdź swoją drogę, przekładając dłonie pod barki, kolana pod biodra.
I kiedy dotrzesz tutaj, przenieś prawą stopę na zewnątrz prawej dłoni. Możesz przejść na opuszki palców albo odłożyć dłonie na kostki. Zaczynamy kołysać się do przodu i do tyłu. Wycofujemy biodra, możemy zrobić delikatny skłon pomiędzy nogi. Kiedy wychodzisz do przodu, wyciągnij miednicę, mostek przed siebie. Chcemy tutaj znaleźć masujący, przyjemny ruch. Świetnie. Odstawiamy prawą stopę na matę. Lewą nogę odkręć za plecy i unieś tułów. Wchodzimy sobie w coś na kształt baby wojownika drugiego. Możesz odłożyć sobie dłoń na udo albo przed ramię i kilka razy uginamy prawe kolano. Kolano wychodzi w linii ze stopą. Chcemy pogłębić otwarcie bioder. Świetnie. I uginamy prawe kolano. Wyobraź sobie, że próbujesz przyciągnąć stopę do swojego kolana. Kolano do stopy, my chcemy znaleźć trochę poczucia aktywności, stabilności w nogach. Prawe przedramię na udo, lewa ręka wyciąga się nad głowę. Świetnie. Odkręcamy klatkę piersiową do podłogi, ręka sięga do przodu maty. Z wdechem unieś rękę, klatka piersiowa odkręca się do sufitu. I jeszcze dwa razy. Odkręcamy do podłogi, z wdechem do sufitu. I jeszcze raz. Unosimy tułów, lewa ręka sięga do podłogi z tyłu maty, odkładamy rękę, prostujemy prawą nogę. Ręka prawa przenosi się nad głowę, wyciągamy sobie teraz prawy bok ciała od prawej stopy aż po końce palców i odkręcamy klatkę piersiową do sufitu i do podłogi, sięgając prawą ręką w dół. Wdech odkręcamy do sufitu. Wydech, wracamy. Wdech, unieś. Wydech, opuść. Zostań odkręcony, odkręcona do dołu. Przekładamy dłonie dołem. Odkręcamy się do przodu maty. Pozycja jaszczurki. Lewe kolano jest w dole. Dłonie mogą być na macie. Możesz odłożyć przed ramiona. I możesz zostać tutaj w bezruchu albo kołysząc się, masując. Szukamy sobie tutaj otwarcia w biodrach. Szukamy miejsca, przestrzeni. I jeszcze dwa oddechy. Gdziekolwiek jesteś, znajdź drogę do klęku podpartego. Odkładamy prawą nogę z tyłu, zamieniamy stronę. Ja się tylko szybko okręcę. Przekładamy lewą stopę na zewnątrz dłoni. I zaczynamy wprowadzać kołyszące ruchy. Te ruchy nie muszą wyglądać w żaden konkretny sposób. Przemieszczamy się przód i tył. Możemy ruszać też miednicą na boki. Jak najwięcej eksploracji tego, co te pozycje mają tutaj do zaoferowania. I odstawiamy lewą stopę, prawa noga przekręca się za plecy, unosimy się do czegoś na kształt wojownika drugiego. Odkładamy lewą dłoń na nodze albo przed ramię i kilka razy uginamy nogę, tak żeby pogłębić ten wykrok. Znowu takim bardzo masującym, elastycznym ruchem uginamy sobie kolana. I zatrzymujemy się, przysuwając, to jest tylko intencja oczywiście, nogę do kolana. Odkładamy sobie lewe przedramię na udo, prawa ręka nad głowę. Odkręć klatkę piersiową do sufitu i do podłogi. Wdech, obszernie odkręcamy.
Wydech opuszczamy. I jeszcze raz wdech. I wydech. Wracamy, unosząc tułów. Prawą rękę odkładamy z tyłu maty. Prostujemy lewą nogę. Lewa ręka nad głowę i odkręcamy klatkę piersiową do sufitu. Do podłogi, sięgając ręką w dół. Jeszcze dwa razy. Wdech do góry. Wydech w dół. Wdech góra. I wydech. Odkręcamy się w dół. Przemieszczamy się do przodu maty. Pozycja jaszczurki. Zostajemy sobie z dłońmi. Możemy użyć kostek. Albo jeżeli znajdziesz na to przestrzeń, odłóż przedramiona na matę. Spokojne oddechy. Jeszcze dwa spokojne oddechy. I powoli wracamy do klęku podpartego. Kiedy znajdziesz się w klęku podpartym, zaczynamy krążyć biodrami. Prawą stronę. I w lewą. Zatrzymujemy miednicę. Siadamy sobie na piętach. Jeżeli masz ochotę, możesz usiąść sobie na czymś wyższym. Możesz usiąść na piętach, możesz usiąść tak, żeby było Ci wygodnie. Teraz zrobimy sobie ćwiczenie oddechowe, więc chciałabym, żeby ta pozycja była taką pozycją, która pozwoli Ci zostać tutaj przez chwilę w miarę wygodzie, więc zadbaj teraz o to, żeby tą wygodę znaleźć. Odkładamy dłonie gdzieś na nogi, pocieramy nogi. Poczuj swoje nogi, swoje ciało. Możesz przemasować też okolice miednicy. Może przemasować swój brzuch. I odkładamy sobie nogi tak, żeby było nam wygodnie. Na udach albo dłoń na dłoni. Zamknij na chwilę oczy. I zacznij obserwować swój oddech. I zrobimy ćwiczenie oddechowe, podczas którego będziemy brać wdech na 4, robić pauzę, wstrzymanie powietrza na 4, wydech na 6 i pauzę na 4. I żeby spotkać się w jednym miejscu, weź wdech i zrób spokojny wydech. Zrób pauzę, zatrzymaj się na chwilę i wdech na 4. 3, 2, 1, pauza, 4, 3, 2, 1, wydech, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pauza, 4, 3, 2, 1, wdech, 4, 3, 2, 1, pauza, 4, 3, 2, 1, wydech, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pauza, 4, 3, 2, 1, wdech, 4, 3, 2, 1, pauza, 4, 3, 2, 1, wydech, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pauza, 4, 3, 2, 1, wdech, 4, 3, 2, 1, pauza, 4, 3, 2, 1, wydech, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pauza, 4, 3, 2, 1 i weź swobodny wdech. Wydech przez usta, westchnij. I jeszcze raz wdech. Długie westchnięcie. I wróć do swojego swobodnego oddechu.
Przyjrzyj się temu, jaki jest teraz Twój oddech. Przyjrzyj się temu, jak się teraz czujesz. Unieś ręce do góry. Łącząc dłonie nad głową, przeciągamy je przed klatkę piersiową. Pochyl się nad sobą i podziękuj sobie za tą chwilę praktyki. Otocz siebie ogromem miłości, wdzięczności, wyrozumiałości i pomyśl o jednej rzeczy, za którą jesteś dzisiaj wdzięczny i wdzięczna. Uśmiechnij się do siebie i powoli otwórz oczy. Dziękuję Ci pięknie za to spotkanie na macie. Podziel się tym uśmiechem z innymi. Na pewno to docenią. I warto dzielić się tym ciepełkiem, tym dobrem z innymi. Widzimy się na macie. Zapraszam Cię na kolejną praktykę już niedługo.